Podlasie, czy już sama nazwa nie budzi w Was wewnętrznych iskierek radości i tęsknoty za magią? Coś takiego jest w Podlasiu, że przywołuje świat pełen przygód, zapachu chleba z pieca, dźwięków skrzypiącej drewnianej podłogi i odrobiny tajemniczości. Jakby przebiegała tu niewidzialna granica między nostalgią a dzisiejszym życiem pospiesznym. Ruszyliśmy w kolejną podróż, żeby przekonać się na własne oczy, o co w Podlasiu chodzi. Mijając coraz więcej jesiennych drzew, zauważyliśmy, że jest tu coś jeszcze bardziej kolorowego. Podlasiu kolorytu dodają prawosławni i ich cerkwie. Nie bez znaczenia jest, na jaki kolor są pomalowane. Niebieskie oznaczają to, że są powierzone Matce Boskiej lub Archaniołowi Michałowi. Zielone, jak ta za mną, są dedykowane Duchowi Świętemu, a brązowe powierzone jakiemuś męczennikowi. No, ale cerkwie nieraz przez lata zmieniały swoje kolory. Dlatego kolor często rozjeżdża się z jej patronem. Barwa to jedno, ale jeszcze ważniejszy jest budulec. Dzięki jakości drewna podlaskich lasów trudno odróżnić XIX-wieczne cerkwie od tych wybudowanych współcześnie. W województwie podlaskim cerkwi jest ponad 150 i uczęszcza do nich co piąty mieszkaniec. Jednak nie samymi cerkwiami Podlasie stoi. Do tego kulturowego tygla swój koloryt dorzucają polscy muzułmanie i ich meczety. Salam alejkum z Kruszynian. To wieś na Podlasiu, gdzie do dzisiaj mieszkają potomkowie Tatarów, którzy osiedlili się tutaj w 1679 roku, czyli ponad 340 lat temu, za sprawą Jana III Sobieskiego. To właśnie ten król sprowadził Tatarów na polskie ziemie. Dlaczego? Wiele osób zadaje sobie to pytanie. Skąd w Polsce Tatarzy, którzy wyznają religię muzułmańską? Otóż Jan III Sobieski potrzebował Tatarów do wojny z Turkami. A że Tatarzy to byli wprawieni wojownicy, super opanowali jazdę konną, to walczyli ramię w ramię z Sobieskim przeciwko Turkom. W zamian za to wsparcie Sobieski nadał Tatarom ziemię tutaj, na wyludnionych terenach Rzeczypospolitej. Nie miał jak im zapłacić za żołd, dlatego właśnie zapłacił ziemią. I do dzisiaj, do XXI wieku, mieszkają tu kobiety, mężczyźni, którzy są w prostej linii potomkami tamtych Tatarów, którzy osiedli tu w XVII wieku. Dzisiejsze Kruszyniany to główny punkt na szlaku tatarskim. Jeśli chcemy się dowiedzieć coś więcej o kulturze Tatarów w Polsce, na Podlasiu. Ale kiedyś Kruszyniany wyglądały jak ten wielobarwny bukiet, bo było tu o wiele więcej kultur. Mieliśmy tatarską, czyli wyznającą islam, byli prawosławni, katolicy i Żydzi. Dlatego krążyła anegdota, że to jest wieś trójniedzielna, trzyniedzielna, bo w piątek świętować zaczynali muzułmanie, w sobotę Żydzi, a w niedzielę prawosławni i katolicy, więc mówiło się, że święta trwają tu cały czas i nie ma czasu, kiedy pracować. Do bogactwa kulturowego podlaskiego swoją cegiełkę dokładali również Żydzi. Przed II wojną światową w wielu wsiach stanowili ponad połowę mieszkańców. Szalom z Tykocina, miasta, które było niegdyś sztetlem, czyli żydowskim miasteczkiem. Mieściła się tutaj druga co do wielkości gmina żydowska. Pierwsze miejsce zajmowała ta krakowska. W tej chwili Żydów już tutaj nie ma, ale w Tykocinie zachowała się kultura. Jest bardzo duża, pięknie od wewnątrz zdobiona synagoga i kuchnia. Jest tutaj kilka restauracji, w których nadal serwowane są żydowskie potrawy. W jednej z nich, w zamku w Tykocinie, można skosztować białysa. To nieduża bułeczka, przypominająca nieco bajgla,
z tą różnicą, że bajgiel jest pusty w środku, a białys ma depresję. Depresję wypełnioną cebulą oprószoną makiem. Podobnie jak bajgiel, białys to wypiek polskich Żydów. Popularny w Nowym Jorku i Australii, a w Białymstoku, od którego wziął nazwę, na lata został zapomniany. Teraz wraca na stoły. Podlasie barwne jest dzięki mozaice wielokulturowości, ale coś jeszcze spaja tę kolorowankę w piękną całość. To wypełniające krajobraz, wspaniale zdobione chaty. Jeśli widzisz je wszędzie, to znaczy, że jesteś w krainie otwartych okiennic. A tutaj przykład tego, jak domy są zdobione. Otóż jest zbudowany dom z drewna, w tym przypadku brązowy, i cieśla specjalną piłą, korzystając ze specjalnego szablonu, wykrawa takie ornamenty, takie białe zdobienia, które następnie są nakładane na fasadę domu i w ten sposób tworzą się te piękne ozdoby. Tutaj widać to jeszcze lepiej. Tu jest ta biała ozdoba, która została wycięta w sposób symetryczny. Tutaj przebiega oś symetrii, a następnie jest przyczepiana do brązowej fasady domu, tak jak tutaj widać powyżej. Walutą kiedyś były zwierzęta, dlatego żeby zbudować te ozdobniki na domu, trzeba było zapłacić jedną krowę, a żeby już mieć ganek, też taki wypasiony, no tego w cenie nie było. Trzeba było wyłożyć kolejną krowę, żeby móc zaszpanować takim ganeczkiem. Pstrokate okiennice i radosne ganki cieszą przechodniów. A zastanawialiście się kiedyś, jaka atmosfera panuje wewnątrz chaty? Wintage'owy powrót do podlaskiej chaty pozwala na nowo poczuć w sobie mężczyznę. Iskiereczka z gaz. Chaty można znaleźć we wsiach, dalej lub bliżej od kolorowych cerkwi, ale Podlasie to głównie wielkie, dzikie przestrzenie. Myślicie, że to niezamieszkałe lasy i łąki? Kto wie, jak szukać, ten znajdzie drewnianą chatę nawet w puszczy. Jedziemy do chaty Dębosze, która jest w środku lasu i naprawdę dzikiej okolicy, i zaczyna robić się dziko, bo dosłownie 2 km przed dojazdem dwa dzikie żubry. W dzień możesz chodzić na grzyby i praktykować drzewoterapię. A co po zachodzie słońca? Dobrem podlaskiego jest ruska bania. Przed nami potrójny rytuał bani. Będziemy wchodzić do środka 3 razy. Każde wejście będzie trochę inne, a po wejściu będziemy się schładzać tutaj z wiadra lodowatą wodą i chłodzić w podlaskim lesie. Czapka na głowie,
Ręcznik wbijam. Dłonie, plecy. Taka podlaska ajałaska. Naładowani pozytywną energią opuszczamy krainę drewnianych chat i ruszamy na północ w poszukiwaniu wiatraków. Kiedyś dominowały krajobraz na równi z cerkwiami. Dzisiaj odpoczywają na zasłużonej emeryturze i z każdym rokiem jest ich coraz mniej. Z wdzięczności za lata mielenia mąki na chleb nie możemy pozwolić odejść im w zapomnienie. Za mną wiatrak szaciłówka typu holenderskiego, a więc tylko ta czapeczka na górze się obracała w kierunku wiatru. Bardzo dobrze zachowany, wyobraźcie sobie, że jest przedwojenny z 1937 roku. Namierzyliśmy kolejny zabytkowy wiatrak. Ten tym razem nie jest bardzo dostępny do zwiedzania. Jest naprawdę niszowy, mocno już nadgryziony zębem czasu. Nazywa się wiatrak Jan. Jest opuszczony, ale wnętrze widać, że w dalszym ciągu jest całkiem nieźle zachowane. Na górze jest jeszcze taki wskaźnik wiatru, który tak złowieszczo wydaje dźwięk. Ma bardzo fajny klimacik. No szkoda, że już przechodzą w przeszłość te zasłużone wiatraki, ale jeszcze jest okazja je zobaczyć na Podlasiu, przejeżdżając obok samochodem. A może by tak rzucić wszystko i zostać na Podlasiu? Jestem za!